Pani marszałek, Wysoka Izbo, nie ma już Trybunału Konstytucyjnego. Pozostała tylko atrapa. Gorzej, pozostał symbol piekła kobiet, panie pośle. Z konstytucji wynika wprost zakaz pozbawiania człowieka życia. Tymczasem bezprawne orzeczenie pseudo-trybunału z października doprowadziło do dramatu zagrożenia życia i zgonów kolejnych i kolejnych kobiet. We wrześniu pani Izabela zmarła na sepsę, ponieważ lekarze nie przeprowadzili ratującej życie aborcji, czekając na obumarcie płodu. 22 października 2020 roku Polska stała się piekłem kobiet. Tak zwany pseudo-trybunał konstytucyjny Julii Przyłębskiej jest niczym więcej, tylko symbolem tego piekła. I na pewno nie jest Trybunałem Konstytucyjnym. A ten raport jest wart tylko tyle, ile papier, na którym został wydrukowany. Dziękuję, pani poseł.